Współdzielnia pracy Cukrynyskie, dotknięta dotkliwie skutkami ostatniej powodzi, podejmuje intensywne działania naprawcze. Zarząd, jak zapewniają współpracownicy, nie szczędzi wysiłków, aby przywrócić zakład do pełnej sprawności. Południowa Polska zmaga się z katastrofalnymi skutkami żywiołu. Ulewne deszcze sparaliżowały życie mieszkańców Dolnego Śląska, powodując znaczne zniszczenia w miastach i wsiach. Tysiące osób straciło dorobek życia, a sytuacje dodatkowo komplikują działania złodziei, którzy wykorzystują chaos, by wzbogacić się kosztem potrzebujących. Mimo zagrożenia, wielu mieszkańców pozostaje na miejscu, aby uporać się z następstwami powodzi. W całej Polsce organizowane są zbiórki, których celem jest pomoc poszkodowanym. Potrzeby są ogromne, dlatego zachęcamy do przekazywania zarówno darów rzeczowych, woda. Żywność, środki czystości, jak i pieniężnych. Sytuacja jest krytyczna i wymaga naszej wspólnej solidarności. Jednym z miejsc, które ucierpiały, jest wytwórnia cukrynyskie, której wyroby są znane w całej Polsce i które od 75 lat gości na polskich stołach. Prezes spółdzielni pracy cukrynyskie mówi, że pomimo walki woda przedostała się już w niedzielę do fabryki, walka trwała od soboty. Zmagania z wodą trwały całą noc. Jednak ta przedostała się na teren zakładu w niedzielę w godzinach popołudniowych, opowiada w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Andrzej Homyszczak, prezes spółdzielni. No i niestety, zaczęła przedostawać się po kolei do pomieszczeń, dodaje. Dodaje również, że martwi się o przyszłość swoich ponad 200 pracowników, którzy w wielu przypadkach stracili cały dobytek życia. To jest tragedia dla ogromu ludzi. W naszej spółdzielni pracuje blisko 200 osób. Niejednokrotnie małżeństwa i ich dzieci, zaznacza prezes spółdzielni. Dodaje również, że skala zniszczeń, jakie dotknęły tereny fabryki, jest naprawdę ogromna. Woda w pierwszej kolejności wlała się do pomieszczeń, znajdujących się przy zakładzie, między innymi do kotłowni. W niej mamy dwa piece, jeden o mocy 780 kW, drugi o mocy 225 kW. Oba służą do grzania wody do produkcji wyrobów cukierniczych, a także do ogrzewania całego zakładu. Oba zostały zalane. Zniszczeniu uległa także cała infrastruktura z nimi związana, taka jak choćby zbiorniki buforowe. Woda w kotłowni sięgała 3 metrów wysokości. Opisuje prezes spółdzielni. Jednak, pomimo tragedii i zniszczeń samej fabryki, zarząd spółdzielni na pierwszym miejscu stawia dobro swoich pracowników i nie dopuści do pogorszenia ich sytuacji. Piotr Kotwas, znany szerszej publiczności ze swoich charytatywnych działań, poinformował na swoim profilu na Facebooku o wypłacaniu pracownikom pełnych pensji. Pomimo dużych uszkodzeń zakładu i braku możliwości wznowienia produkcji w cukrach nyskich. Jednocześnie zachęca do wsparcia firmy poprzez zakup ich smakołyków, które już trafiły na sklepowe półki. Tu trzeba przyklasnąć kropka zakład cukrynski, który w wyniku powodzi został poważnie uszkodzony i nie może wznowić produkcji, postanowił, że pomimo postoju będzie wypłacał pensję swoim pracownikom. Zniszczeniu uległy m.in. maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji ciasteczek i innych smakołyków, jakie znamy ze sklepowych półek. nic nie sugeruje. Ale skoro niedawno potrafiliśmy wykupić cały zapas paluszków beskickich, to może podobne wsparcie uda się okazać, również tej firmie internauci bardzo entuzjastycznie odpowiedzieli na tą informację. Macie ochotę na ciasteczka.